Cześć siemanko, z tej strony Musielinio. Jesteśmy tuż po nowych zmianach, także lecimy z kolejnym filmem dotyczącym najlepszych postaci w patchu 11.16. Generalnie bohaterowie zostali przeze mnie podzieleni na trzy kategorie. OP tier za silne, S tier świetne oraz A tier dobre. Kilka postaci dostało lekko po dupie, natomiast kilka innych bardzo mocno zyskało, co sprawia, że są permapikowani na high elo, jak i competitive, także warto obejrzeć ten film i być na bieżąco z obecną metą. Oczywiście, jeśli interesują Cię filmy w tej tematyce, to zostaw like i przyciśnij dzwona, aby dostawać powiadomienia tuż po publikacji, a ja przechodzę do konkretów. A jeszcze jedna kwestia. Tier lista tier listą, ale pamiętaj, że gra starym, dobrym mainem nadal robi robotę. Także nie forsuj się, aby zmieniać swój champion pool za wszelką cenę. Graj tym, czym lubisz i jak będziesz dobry, zobaczysz efekty. A teraz przechodzimy do konkretów. Zaczynamy od topa i od OP tieru. W OP tierze oczywiście będziemy mieli Camille. W tej kwestii się nic nie zmieniło. Bohater nadal mega broken, nie dostała żadnych nerfów, także jest tą topką na topie. Mega dobra w speed pushu, mega dobra w walkach 1 na 1, mega dobra w teamfightach, także nie ma raczej słabych stron ten bohater. Mega dużo dobrych matchupów w obecnej mecie, także nadal polecam ją grać, bo jest mega, mega silna. Za silna tak naprawdę, na competitive też bardzo często grana, czy to gdzieś w Ultralidze, czy to w jakichś innych ligach regionalnych, także bardzo ją polecam i pamiętajmy, że Fiora dostała w tym patchu nerfy na E, więc to po części też wzmacnia jej przeciwnika, czyli Camille. Co do S-tieru, wybrałem Irelię i nie powinien Cię zaskoczyć ten wybór. Dostała nerfy w patchu 11.15, ale mimo wszystko nadal jest bardzo silna. Oczywiście wymaga od nas naprawdę wielkich, ale to wielkich umiejętności, bo jest to bardzo skillowy champion, więc na niższym poziomie raczej nie polecam, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o tier listę, jest to bohater okrutnie silny. Więc generalnie, jeżeli uda Ci się nią zagrać, bo też ma bardzo wysoki współczynnik banów, to nadal silny bohater, tylko no, wymasteruj ją, a nie graj nią od czasu do czasu. Z bohaterów prostszych mamy po prostu Seta. Jest on dobry. Na ten moment nie jest jakiś broken, jest po prostu przyzwoitym, dobrym pikiem. Nie jest często banowany, także można nim spokojnie zagrać. Dobra flanka, dobry laning phase, odnajduje się w każdej sytuacji. Wiadomo, kilka pików go kontruje, ale bardzo przyzwoity bohater. Także krótko, zwięźli na temat, też go polecam. A teraz skoczmy do dżungli, bo tu nie brakuje broken championów. No i pierwszym z nich w OP tierze będzie Viego. Ten bohater na ten moment jest bardzo, ale to bardzo silny. Nadal, mimo tych nerfów, które dostał w patchu 11.15, dostał nerfa na Q, dostał nerfa na to, aby mniej bić potworom, mimo wszystko clearuje dżunglę ok i jest super, ale to super silny. Ma dobre ganki, ma zajebisty scaling. Jakby ten bohater w teamfightach robi mega, ale to mega wywóz. Oczywiście trzeba potrafić grać dużą ilością bohaterów, tak aby po przejęciu tej duszy potrafić coś zrobić. Jednak jeżeli wymasterujesz tego bohatera, pograsz nim kilkanaście, kilkadziesiąt gier i poznasz te skille wszystkich bohaterów, albo po prostu znasz wszystkich bohaterów, to bohater jest bardzo, bardzo silny. Niskie cooldowny na QW, szybko później kieruje dżunglę, szybko robi kraba, dobry w walkach, jest niewidzialny, więc może grać na czas podczas walki. R-ka zajebista, lepsza wersja Pajka tak naprawdę. Jak dla mnie potrzebuje dostać nerfa na tą R-kę, bo ma też mega niski cooldown, także no na ten moment bohater bardzo broken. Drugim bohaterem będzie Xin Zhao i umieszczam go w S-tierze. Generalnie Gold Drinker jest bardzo, ale to bardzo silnym itemem i zdziwiłem się, że w tym patchu nie dostał nerfów. To znaczy Xin Zhao dostał jakiegoś tam kosmetycznego nerfa w patchu 11.15, ale było to kilka AD, z tego co pamiętam był to śmieszny nerf, także bohater nadal silny w early game, mid late game, dobra kontrola kraba, szybko farmi las, skacze sobie pomiędzy ścianami, jakby dziwi mnie, że nic nie ruszyli w nim mocniej. I no nadal topka dżungli w tej kwestii. Musi dostać jakieś nerfy na Goldlinkera, ewentualnie więcej obrażeń na skillach i tyle. To nie może być tak, że bohater jest bardzo tanki, ma duży sustain w teamfightach ze względu na Steraka, tego Goldlinkera, jego R-kę i przy tym też robi dużo obrażeń, tak? Także no jest to za mocne. W temacie A-tieru, czyli po prostu bohaterów dobrych, mamy Kha'Zix'a. Dlaczego ten bohater? Bo generalnie dobrze wpasowuje się w obecną metę. Nie mamy dużo tanków na Summoner's Rift, on skupia się na fokusowaniu squishy targetów, jest meta pod asasynów, także jeżeli uda Ci się
w early game nie zintować, to ten mid-late game ma bardzo, ale to bardzo mocny. I ten pod niego siadają, grałem nim pod Prowlera, testowałem go, także jest spoko pikiem. Oczywiście nie jest on wybitny w obecnej mecie, ale na wiele, wiele, wiele team kompów, wiele gier, szczególnie w solo kolejce za egzamin. Wiadomo, na competitive nie jest on dobrym pikiem, bo nie zdaje... No są lepsi, w taki sposób bym powiedział, ale na solo kolejce jak najbardziej dobry pick, w szczególności aby łapać ludzi, którzy nie patrzą na mapy i tak dalej, w solo kolejce jest deluxe. Ale w tym momencie przenosimy się na mida i mówimy o OP-tierze, mamy tu Syndrę. Na ten moment bohater totalnie silny, wygrywa praktycznie wszystkie 1v1 na linii. Dlaczego? Bo w patchu 11.15 dostała mega mocnego buffa na Q. Z bodajże 60 many na 40, jest to ogromny, ogromny buff, spamuje tym Q mega, mega mocno. Nadaje się też do walk na rzece, ma fajny follow-up na ganku. Ma dobre 2 na 2, jakby ten bohater wygrywa na ten moment praktycznie ze wszystkimi. Dominuje linię w mega, mega, mega solidny sposób. No i na scenie competitive jest ona bardzo często grana. Także spróbujcie ją na solo kolejce i sami dajcie znać, co o niej sądzicie. Ja wiem, że są Katariny, są Zedy, które mają ban ratio na goldzie, w platynie na poziomie 40-50%, ale to są niskie dywizje. Pamiętajcie, że to największa liga, najwyższa liga, te competitive decydują o tym i wyczuwają, co jest mocne, także możliwe, że ta Syndra jeszcze nie jest tak często grana na niższym poziomie, ale za chwilę się zacznie EU Masters albo inne competitive mecze, to zobaczycie, że ta Syndra, o ile nie dostanie nerfów, będzie bardzo często grana. No i idąc z drugiego bohatera, mamy Lucjana, nasz S-tier. Podobnie co Syndra, wygrywa większość 1v1 na midzie, przegrywa praktycznie tylko z Syndrą, także mega presja rzeki, mega 2 na 2, mega w 1v1, mega, mega, mega silny laning phase, co w obecnej mecie jest bardzo, ale to bardzo pożądane. Dużo midlanerów ostatnimi czasy, którzy są pod AD, Lucian jest jednym z nich. No i jestem przede wszystkim bohaterem bardzo prostym, także go polecam. Nie jest to Jerela, którą trzeba zagrać milion gier, tylko jest to Lucian, który tak naprawdę nie ma jakichś skomplikowanych skillshotów, mechaniki w miarę proste, skill out attack, nie jest to nic skomplikowanego, a linię można dominować w bardzo prosty sposób. No i ten sam case syndrom, tak? Nie jest ona na razie grana bardzo, bardzo często na niższym poziomie. Musi być EU Masters, muszą być jakieś gry competitive, ludzie muszą podpatrzeć, że ci bohaterowie są dobrzy od najlepszych graczy i wtedy się to zacznie. A ja daję wam tą informację już teraz, bo mam kontakt z tymi graczami z competitive i wiem, czym grają, co się hardpikuje na draftach. Ostatni pick na midzie to będzie dla was zaskoczenie. Nunu jako A-tier. Tak, Nunu w tym patchu 11.16 dostał kolosalnego buffa na E pod skalowanie pod AP. Czyli w dżungli pod tanka niewiele go to wzmocni, delikatnie, ale przede wszystkim wzmocni go to na midzie. Na midzie nie jest on popularny na ten moment, jest paru one trick pony na midzie, którzy nim grają, ale uważam, że jeżeli jest to tak broken buff jak się wydaje, tak broken buff jak się wypowiadają o tym eksperci, to ludzie mogą zacząć to abuzować. Także może być tak, nie jest to pewne, ale może być tak, że ten Nunu stanie się na midzie popularniejszy. Oczywiście nie przewiduję, żeby był popularny na competitive, bo jego skillset nie jest jakoś super użyteczny, ale na jakimś midzie pod perma roamy. Masz silne E, twój laning phase się polepsza, masz zajebiste romy ze śnieżką, też ciężko się na niskim poziomie ludziom dodżuje te śnieżki, te W. Także no Nunu ma potencjał, dlatego daję go tego A-tieru do momentu, aż go znerfią, bo czuję, że może być bardzo silne ten scaling, tak? Jeżeli zrobimy pod full AP bombę. No a jak mówimy o bombie, to przechodzimy też na AD Carry. Bombę na pewno wali Ezreal, który jest na ten moment OP. Dlaczego? Bo nie dostał żadnych nerfów. W patchu 11.15 był bardzo broken, razem z Ziggsem, który bardzo mocno kontrolował linię połkiem. Teraz Ziggs dostał lekkiego nerfa, także to też po części wzmacnia Ezreala. Ezreal na ten moment jest bardzo mocnym czempionem, jeśli chodzi o lane phase pod połk, ale przede wszystkim bardzo mocnym czempionem pod scaling. Mało tego, jego itemy zajebiście wpasowują się do mety, bo możesz na nim złożyć Frozen Hearta, który będzie cię bronił bardzo mocno przed
tymi asasynami, także jest to wielkie value. Jest po prostu consistent AD carry, którego bardzo ciężko złapać na ganku, bo póki trzymasz E i nie używasz go w głupi sposób na linii, to po prostu nie da się ciebie zgankować. Także nic się na nim nie zmienia, nadal jest OP na AD carry. W kategorii S tier umieszczam Samirę, z bardzo podobnych względów co Ezreal. Bohaterka ta nie dostała żadnych nerfów w tym patchu i nadal jest bardzo silna. Generalnie na najwyższym poziomie i w competitive łatwo ją spaniszować na linii, bo wystarczy, że pikniesz AD carry z większym zasięgiem, kontrując ją w ten sposób i ma problem na linii, ale na niższym poziomie typu niski diament, platyna, gold i niżej, ludzie nie wiedzą jeszcze, czym jest spacing na linii, nie wiedzą, czym jest wykorzystywanie zasięgu i ta Samira jakoś sobie ten laning phase potrafi przetrwać. A jeśli przetrwasz laning phase z Samirą i dostaniesz się do teamfightów, to dobrze wiesz, co się dzieje. A jak nie wiesz, to ci powiem. Jest masakrycznie silna, ma mega dużo lifesteala, skacze po wszystkich, robi kolosalne obrażenia, także bohater ten jest silny, tylko musisz po prostu poradzić sobie na laning phase. Nie jest jakoś super ciężko na niskim poziomie, bo mówię, ludzie nie wykorzystają tego zasięgu, a natomiast w mecie też są hooki na suporcie i ciężko się ją hookuje, bo ma te W. Także generalnie mówię, na niższym poziomie playable na linii i bardzo mocny scaling, bardzo mocne teamfighty, na wyższym poziomie już ciężej i będzie raczej sytuacyjnym pikiem i tyle. Samira jak i Ezreal są bogami teamfightów i tego, żeby się wyskalować i generalnie wejść ten mid lane. A na naszym A-tierze jest Draven, zgoła inny bohater, który generalnie ma zadanie zdemoliszować, zniszczyć ten laning phase. Także jeżeli potrzebujesz AD carry do Nautiliusa, do Leony, może do Thresha, generalnie do bohaterów, którzy są bardzo agresywni na linii i chcą grać agresywny laning phase, pikujesz Dravena. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego na ten moment jest tak silny. Widujemy go coraz częściej, może Han sama się do tego przyłożył, zleca. Nie mam pojęcia, na ten moment po prostu jest coraz częściej widywany, jest silnym, agresywnym pikiem. No i tak naprawdę nie wiem, czy można znaleźć bardziej agresywny pik na bocie z obrażeniami. No tylko niestety nie ma ten bohater escape'ów, także nie może być tutaj OP tierem czy S tierem. Bo no tak jak mówię, no potrzebuje on albo wchodzi, albo ginie, więc albo ty wchodzisz w przeciwników i ich zabijasz i dżungler twój gra wokół ciebie, albo giniesz od enemy dżunglera i masz problem, tak? Więc tak jak mówię, no muszą grać wokół ciebie, albo musisz być na tyle dobry z twoim supportem, żeby zabijać na linii, zanim zabiją ciebie na ganku i tyle, tak? Dobry Draven zawsze robi robotę, tylko trzeba po prostu wiedzieć, kiedy pushować, kiedy nie pushować, żeby nie było tak, że będziesz na pałę pushał Dravenem, bo masz staki i po prostu będziesz ginął od ganku, bo nie masz escape'u. A na deser mamy supporta i Leonę w OP tierze. Dlaczego w OP tierze? Ponieważ nic się nie zmieniło. Ten bohater nadal idealnie pasowuje się w metę, to co robimy na mapie, czyli wczesne walki 2-2, 3-3, gdy walk generalnie jest dużo. Dużo asasynów na midzie, agresywne piki w dżungli. Także na ten moment, w obecnej mecie, w patchu 11.16 dzieje się dużo, w zasadzie już od kilku patchy. Także ta Leona sprawia się w super sposób. Mało tego, ma jeden z najlepszych engage'ów w grze, jeśli chodzi o supporta. Potrafi wyhaczyć AD carry z bardzo dużego dystansu. Na laning phase też jest bardzo dobra. Także no generalnie Leonka zasługuje na jakiegoś drobnego nerfa. Jest silna. Odnośnie S-tiera widzę tutaj Lulu. Dostała nerfa w tym patchu na swoje W i R-kę, jednak nie są to jakieś kosmiczne nerfy. To znaczy są to nerfy, które mają wpływ na Lulu, ale nadal jest to bohater, który będzie bardzo, bardzo silny. Z tego co pamiętam, sekunda na W, 10 bodajże sekund na R-kę, nie są to jakieś ogromne nerfy. Więc kiedy dojdzie do tego mid-late game'u i ta Lulu będzie miała te dwa itemy, albo AD carry raczej będzie miał te dwa itemy, Lulu daje bardzo, bardzo dużo. I tak jak powiedziałem wcześniej, w mecie są asasyni, więc Lulu się dobrze spisze dla tych AD carry, którzy są mało mobilni, na przykład Jinx, kogo mamy jakieś hyper carry, na przykład Sivir, która dostała buffy ostatnimi czasy, Lulu może być bardzo, bardzo mocna, Sivir dostała mocne buffy na W, także może być tym hyper carry teraz bardzo mocno grywalnym, no i Lulu do niej się wpasowuje idealnie.
Co do bohaterów po prostu dobrych, upatruję tu Sonę. Czuję, że ten bohater po tym reworku będzie miał rację bytu i ma duży sens. Jeżeli nie widziałeś, jak ten bohater działa, to zobacz poprzedni film, bo tam wytłumaczyłem dokładnie, na czym polega ten rework i jak będzie teraz się grało Soną. Generalnie na czym będzie polegać. Także w skrócie, no uważam, że ta erka Sony, którą możemy mieć dwa razy w teamfajcie, przy jakimś bardzo długim teamfajcie lub dzielonym na dwa, możemy mieć nawet te trzy erki, także no... Generalnie Sona wydaje się bardzo ciekawa. Uważam, że albo będzie mocna już w tym momencie i będzie tym takim S-tierem, albo będzie potrzebowała jeszcze delikatnych buffów, aby znaleźć się w tym S-tierze. Czuję po prostu, że Riot chce ją gdzieś tam powoli wprowadzać do gry, żeby się pojawiała, bo jest bardzo martwym bohaterem. Zmiany bardzo ciekawe, zobaczymy, jak się rozkręci na Summoner's Rift, ale mam takie po prostu wewnętrzne przeczucie, że jak Riot Games coś reworkuje, coś ewidentnie chce zmienić, to zawsze, albo raczej zazwyczaj, ten bohater po prostu staje się mocny, także zobaczymy. I to tyle w kwestii najlepszych bohaterów w patchu 11.16, ale jeżeli interesuje Cię rozwój i wbijanie kolejnych dywizji, to wpadaj na naszego Instagrama. Dlaczego? Bo tam od dzisiaj będą pojawiały się systematycznie porady związane z każdą rolą. Także jeżeli interesuje Cię konkretna wiedza i chcesz tą wiedzę pogłębiać, żeby wbijać kolejne dywizje, to wpadaj i na pewno będziesz zadowolony. A swoją drogą napisz pod tym filmem, który bohater Twoim zdaniem jest broken i zostaw lajka, jeżeli podobał Ci się materiał. Do następnego piona.